Witajcie, kochani. Dziś bardzo krótko o metodach prowadzących szybko i skutecznie do autentycznego rozwoju, umożliwiających dotarcie do ukrytego potencjału i odkrycie wewnętrznej mądrości. Uzdrowiciela, który nie tylko leczy, lecz także jest źródłem kreatywności i największym osobistym sprzymierzeńcem każdego z nas. Gdy pozwolimy wyobraźni swobodnie działać, jak to ma miejsce na przykład w tak zwanych aktywnych wyobrażeniach, zaczyna ona kreować symboliczno-metaforyczne treści, dla których można znaleźć wiele różnych interpretacji. To język, za pomocą którego duch nieświadomość komunikuje się ze świadomą częścią psychy. Tym samym językiem przemawia do nas w snach. Wszyscy śnimy, ale nie wszyscy zapamiętujemy sny, ponieważ mózg odrzuca te treści spośród wielu do nas docierających, które uznaje za nieistotne. Możemy jednak nauczyć się zapamiętywać sny i czerpać z tej nieocenionej kopalni informacji, zmieniając nasze przekonania. Jeśli przekonamy nasz mózg, że sny są ważne, zacznie on treści marzeń sennych zapamiętywać. Komunikaty nieświadomości pojawiają się także w rzeczywistości zewnętrznej, utrwalone w różnorodnych dziełach kultury, sztuki i religii. Dlatego warto eksplorować te dziedziny wiedzy, niegdyś połączone z systemem edukacji, dziś praktycznie w nim nieobecne. Jesteśmy połączeni z naszym wyższym ja. Możemy uczynić to połączenie trwałym i poszerzyć naszą tożsamość, przesuwając się na osi świadomości w kierunku sfery duchowej, wyższego poziomu, z którego można uzdrowić wszystko to, co znajduje się na poziomach niższych. Sfery, która jest jednocześnie źródłem kreatywności. Innymi słowy, możemy dotrzeć do ukrytego we wnętrzu każdego z nas potencjału. Wyższe ja to termin funkcjonujący w bliskiej mi psychosyntezie włoskiego psychiatry Roberto Assagioli. Wyższe ja, które możemy nazwać duszą, wysyła do nas nieustannie informacje, przekazy i przesłania. O swoistym naddatku energetycznym pisze wspomniany już wcześniej w drugiej części serii Tajemnica kodu nieświadomości Ole Welfeld, duński psycholog analityczny, twórca wielowymiarowej teorii marzeń sennych i psychologii cybernetycznej. Nasza prawdziwa tożsamość obejmuje wielowymiarową strukturę osobowości, w której ego, świadomość, z którym często niesłusznie się utożsamiamy, stanowi jedynie znikomą część całości, jaką w rzeczywistości jesteśmy. Możemy nauczyć się tego niezwykłego języka, w jakim duch nieświadomość się manifestuje, wyraża i komunikuje z nami. Do metod umożliwiających i wspomagających kontakt z wyższym wymiarem naszej tożsamości zaliczyć możemy medytację, sztukę ekspresyjną, techniki transowe i wszelkie inne metody pozwalające wyjść poza sztywne granice ego. Możemy także zaprosić ducha nieświadomość do nawiązania bliższego kontaktu. Za pomocą wyżej wymienionych metod i wszystkich innych bezpiecznych narzędzi wprowadzających w tak zwane poszerzone stany świadomości. Jednym z najlepszych narzędzi, jakie znam, jest synergiczna metoda łącząca oddech, muzykę i techniki wywodzące się z tradycyjnych rytuałów inicjacyjnych. Link do jednej z metod znajdziecie w opisie pod filmem. Wielkie tradycje kulturowe ludzkości zgromadziły doświadczalną wiedzę na temat związków pomiędzy ciałem i duszą, wiedzę uwidaczniającą się najwyraźniej w procesie oddychania. Akt oddychania jest elementem wiążącym czynności fizjologiczne i procesy umysłowe, ponieważ oddech jest obecny w obu tych sferach. Oddychamy, by żyć, a jednocześnie oddechem możemy pokierować za pomocą umysłu. Oddech pełni więc dwojaką rolę. Jest czynnością biologiczną, która utrzymuje nas przy życiu, lecz może być także ścieżką do wyższych poziomów świadomości. Świadome metody oddychania prowadzące do uzyskania wewnętrznej harmonii wykorzystuje pranayama, która leży u podstaw jogi, będącej w swej istocie filozofią życia. Pranayama jest pradawną techniką wykorzystującą trzykierunkowy oddech symultaniczny, nazywany oddechem jogicznym, od wieków praktykowanym przez joginów, który pomaga świadomie zrównoważyć cały system psychofizyczny wraz z obszarami nieświadomymi.
Istotną rolę w kontakcie ze sferą duchową pełni także muzyka. Taką opinię, co nie jest wiedzą powszechnie znaną, wyrażał także Carl Gustav Jung, prekursor szkół psychologicznych zakładających istnienie duchowego wymiaru człowieka, stwierdzając, że muzyka powinna być istotną częścią każdej analizy, bowiem interakcja muzyczna sięga do głębokiego, archetypowego materiału, do którego tylko czasami można dotrzeć w pracy analitycznej. W opisie filmu znajdziecie też link do warsztatów łączących psychoterapię z muzyką, prowadzonych przez psychiatrów i psychoanalityków jungowskich, oferujących praktyczne zastosowanie prac Junga dla celów osobistej transformacji. Warto mocno podkreślić, że dla autentycznego rozwoju kluczowe jest zrozumienie metaforycznego języka nieświadomości, zrozumienie zawartego w nim przekazu. To znaczy, niezwykle ważne jest poznanie osobistego znaczenia tworzonych przez indywidualną psychikę symboli. Dlatego zachęcam wszystkich Was do praktykowania metod prowadzących do kontaktu z wyższym transpersonalnym ja i nauki języka, w jakim ten kontakt, komunikacja jest możliwa. Więc medytujcie, także biegając lub jeżdżąc na rolkach. Wizualizujcie w ramach tzw. aktywnych wyobrażeń. Analizujcie sny. Praktykujcie metody bezpiecznie poszerzające świadomość. Metody bezpiecznie i odpowiedzialnie wprowadzające w poszerzone stany świadomości. Wyrażajcie domagające się wyrażenia, wewnętrzne, ukryte treści nieświadomości poprzez wszystkie rodzaje ekspresji. Malujcie, tańczcie, śpiewajcie, piszcie, innymi słowy, kreujcie prawopółkulowo, kierując się intuicją. Znajdźcie mądrego, etycznego przewodnika, terapeutę, który da Wam narzędzia do dalszej samodzielnej pracy. Mam na myśli terapeutów praktykujących w nurcie psychoanalizy jungowskiej, psychologii transpersonalnej i terapii integralnej. Kiedy nauczycie się odczytywać komunikaty waszego wewnętrznego przewodnika, nie będzie wam potrzebny żaden zewnętrzny psychoterapeuta. Ta nauka, wiedza jest z absolutną pewnością do opanowania dla każdego z was. A przy tym jest to nauka naprawdę fascynująca. Na koniec jeden z moich ulubionych cytatów Fryderyka Nietzsche. A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.